Siemanko wszystkim, w dzisiejszym filmie poruszymy temat szybkiej podróży. Dużo osób się mnie pyta właśnie co i jak ja się szybko przemieszczam w każde możliwe miejsce na mapie, a nie tylko do punktów jakichś wyznaczonych. Oczywiście no, film jest dla nowych albo niewiedzących, dla starych wyjadaczy, no to przecież wiadomo wszystko co i jak i wszystko mają odblokowane. No więc tak, żeby szybko podróżować, trzeba mieć GMC DeLoreana z Powrotu do Przeszłości. Już pokazuję. Jedyneczka. I lecimy. Trzeba się dobrze rozpędzić. Fuuu, i się przenosiły. A tak na poważnie już wam mówię co i jak. Więc tak, wchodzimy sobie w menu i pierwsza ważna rzecz. Trzeba robić fabułę. Tak jak każdemu zawsze mówię, trzeba robić fabułę. Róbcie fabułę do końca. Wszystko zaliczcie sobie, to wszystko wam się podkrywa. Ale jeżeli chodzi o przemieszczanie się, właśnie teleportację, to trzeba odkryć street scenę, czyli wyścigi uliczne. I bodajże wystarczy, że chyba pierwszą tą ekspedycję wystarczy zrobić. Ale ja już nie pamiętam, bo ja grałem fabułę na początku, jak gra wyszła premierowo. No i dawno to robiłem, ale no albo zrobić wszystko, albo po prostu pierwszy i zobaczycie co tam się stanie. I w momencie, gdy to przejdziecie, zaliczycie, odkryje wam się możliwość kupna domu. Tego tutaj po lewo. On jest o wartości 2 milionów i widzicie, ma on zaletę szybka podróż. Momentalnie przemieszcz się w dowolny zakątek mapy. Więc ta chata powoduje to, że możecie się przemieszczać gdzie tylko zechcecie, tak? Możemy się respić w każdym miejscu, gdzie tylko możemy, na jakąś drogę, tak? Pyk, jesteśmy. Kolejna podróż, lecimy sobie właśnie do tego domku. Oczywiście nagrywam i oczywiście 10 telefonów. Tutaj mamy tą chatę, 2 miliony ona kosztuje. I teraz najważniejsze, bo jeżeli będziecie mieli tą chatę, będziecie mogli się respić gdzie chcecie, ale nadal za to będziecie płacić. I macie coś takiego jak tablicę szybkiej podróży. Tablice premiowe, to będzie to. One u mnie są już no na szaro, bo ja mam wszystko zebrane. Ale one będą z tymi piorunkami, to są tablice szybkiej podróży. Jest ich 50. Wszystkie musicie zebrać na całej mapie i wtedy podróże macie za darmo. Jeżeli nie macie zebranych tablic, no to płacicie za podróż, tak? Więc z każdą kolejną tablicą zebraną będziecie mniej płacić za podróż, aż zbijecie do zera, jeżeli zbierzecie wszystkie. Więc one są porozrzucane po całej mapie. Polecam sobie jeździć i zbierać każdą tablicę, jak obok gdzieś jesteście, to sobie zbierajcie, nawet te premiowe. Więc na tym to polega. Robimy przygodę Horizon, ostatni tutaj ten street scenę. Odkrywa nam się możliwość kupna domu. Domek kupujemy za 2 miliony i wtedy możemy się respić gdzie chcemy. A jeżeli nie chcemy płacić za teleportację, no to zbieramy tablicę. I to chyba było na tyle. Myślę, że już nic więcej nie ma co tutaj dodawać. Prosta sprawa. Powodzenia. I strzałeczka. A, jak pomogłem, kurde, zostaw łapkę. Jak jesteś nowy, zostaw subika. Lecimy po 100 tysięcy. Zapraszam na Discorda. Strzała nara.